Nie ma nic tutaj, kurde. Health drink by mi się przydał. Z 20. Ale to jest. Kurde. Kurde, nie doczytałem, no trudno. Jest. Okej, więc tak. Mi się wydaje, że chyba tutaj trzeba użyć tej folii z krwią. Ale najpierw chciałbym zerknąć na ten pokój C1. Tak, tutaj trzeba polać krew. Dobra. Więc tak, najpierw pójdę przed siebie, zobaczę, czy tamta winda i to jest otwarte. Nie. Nie. Kurwa! Kurwa, gdzie jestem? Nieważne. O! Wypierdalaj! Dziękuję! First aid kit, dziękuję! Dawaj! 38 urodziny? Wiesz co? Mam dość. W sumie powinienem to zrobić od samego początku. Ta, buławą cię rozpierdolę. Nie, nie możesz wstawać. Kto ci pozwolił? Chyba nie, zaraz do strzelby miałem mało nabojów. 6 tylko, dobra. Okej. Gień! Jeszcze! O! No. Czy to są prezenty urodzinowe? No cóż, sądzę, że nie powinnam zaglądać darowanemu koniowi w gębę, czy jak to tam się mówi. I tak czy inaczej, jeżeli bym nie potrzebowała tych rzeczy teraz, to nie musi, to nie. To nikt by mi ich nie dał. Ten dziwak, to znaczy. Kurwa, pad mi wibruje. A, no tak. Supplies. Ale muszę mu przyznać, że to nam się przyda na pewno. Dobra. Powinienem mu podziękować. Dobrze, że ja tutaj się wróciłem. Tego, że muszę znowu przechodzić przez te kureckie gówno! Mi z drogi! Kurwa! No! Reload. A dobra, już myślałem. Dobra, equip. Zapisujemy, użyjemy. Tego używamy torebki z krwią. Coś mi się zdaje, że to śmierdzi mi tutaj bossem. Więc. Use! Mimo tego, że jak tutaj może być teraz walka z bossem, jak raczej. Akurat to miejsce jest zamknięte, oprócz jednego wejścia i nie ma nic ukrytego chyba. A? Jak mogliśmy tego wcześniej nie zauważyć? Chyba, że tego wcześniej tu nie było. Nie było. Ta dziura się sama pojawiła w takim razie. Jej! Zapiszę jeszcze raz.
No, 10 sekund, kurde, między poprzednim zapisem a tym. Tak, tu chyba będzie walka z bossem. Jak się cieszę, że już kurde nie zobaczę więcej tego szpitala, bo te skurwysyny małe były wkurwiające. Picia nie mam. Chwila, wody jeszcze mam. Gdzieś w plecaku. A propos wody, tu jest jej mnóstwo. Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Now Claudia's ridiculous dream is over. Well, I guess it's time. Być to moja ps, to moja ten rola. O, a no tak, tu trzeba uważać. What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful, but first one must be chosen. Only we who hearken to the voice of God. Kurde, on też jest tak samo powalony jak reszta. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. No ja też. Szczerze mówiąc, zapomniałem je. Ależ oczywiście, kurde, głupia sektowana, wysektowana świnia. Wszyscy tak myślą. Kurde, moherowe berety z Silent Hilla. Tylko że zamiast moherowych beretów to mają, kurde. Nie wiem co. Wyglądają groteskowo. Pad mi wibruje. O. Szczerze mówiąc, to Heather ma rację. Wszyscy tutaj są powaleni. No, zostanie w pierdziel. O fuck. Dobra. Nie, nie chcę przytulania od ciebie. Odczep się ode mnie. O Jezu! Pad mi wibruje. O, zajebiście. Chwila. Lepiej użyję apteczki. Czegoś... Ile mam nabojów do SMG? 32, dobra. Niech będzie, i tak nigdy nie użyję tej broni. Już w ogóle. Chwila, reload. Ta. Zawsze trzeba mieć pełny magazynek. Jakie kombosy! Chwila. Reload. Dobra. O, on... A no tak, przecież on pływa, kurde. W końcu on tutaj żyje, nie? Osiedl. Nie mogę przestać się ruszać.
W sumie tak myślę, że, ten niepotrzebnie trzymałem tak długo tego X-a, bo marnuję tylko naboje w ten sposób. Chyba już zmarnowałem, okej. Dobra. Stara dobra strzelba nam została. Chociaż nie, może. Tak zrobię. Jestem ciekaw, czy paralizator na niego by zadziałał. W sumie zawsze mogę spróbować, ale równie dobrze może i nie walnąć, bo w końcu w wodzie jestem. No i gdzie jesteś? Tu. Moment. Kurde, kamera mi w tej walce bardzo przeszkadza. Jeszcze raz! Okej. Trzeba być po prostu cierpliwym chyba w tej walce. Czy mi się zdaje, czy on sam idzie w ten... tu całą szatkownicę. Przy okazji oczywiście jak my się do niej zbliżymy, to od razu padniemy, nie? To oczywiste! O Jezu! Już padł mi, wibruje. Mógłbyś w końcu paść? Gdzie jesteś? Jesteś. W sumie to wiecie co, fakty, strzelbę wyjmę i tyle. Czy w ogóle mu zadaję obrażenia? Nawet nie wiem. No raczej zadaje, nie? Ale czy to... co muszę robić? Osiedź się... NIE! W sumie... gdyby tak mu młotem przywalić... zdążyłbym? Uuuu! Jest! Co za finisher! Młotem buławą chciałem powiedzieć. Nobody fucks with Heather Mason! Bitch! Nawet nie poszło mi aż tak źle. Spodziewałem się, że będzie gorzej. To wszystko był tylko sen. No poza tym, że nasz inwentarz to się zmieniał względem sytuacji. Leonard's not here anymore. Ciekawe dlaczego. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Na pewno. O. Chciałem coś powiedzieć, ale to ta pieczęć. What's this? Talizman. I 4 apteczki, 3 ampułki, kurde. Uzdrowienia nie wyglądają aż tak źle moim zdaniem, ale czułbym się o wiele bezpieczniejszy mając, w sumie to możemy zbadać to, mając energy drinki te, czy raczej health drinki to chciałem powiedzieć. Wygląda na to, że nie ma tu nic więcej co mogłabym użyć.
Moment. Nie, dobra, nieważne. Idźmy po prostu. Skurczybyków już chyba nie będzie. No. Wszystko będzie pozamykane, ale lepiej się to sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo, może nam coś po prostu myknie przed oczami, nie zobaczymy i będzie później katastrofa. Ale jak bardzo ja się cieszę, że wróciłem się do tego pokoju C1 po te Heldriny. Ten koleś z... Ten dzwonnik cały był całkiem miły, mimo tego, że dziwny. Ale tak to już jest w tym Silent Hillu. Wszyscy mają problemy z głową, nawet główna protagonistka. I w szczególności główni protagoniści. A chyba tu już nic więcej nie znajdę. Ale wolę się upewnić. The lock is broken. O! Medical record. Pokój jest 12. Średnia audiowizualne halucynacje, emocjonalna niestabilność, obsesywne idee. Średnia schizofrenia. Będziemy kontynuować obserwacje. Spokojny i współpracujący z wielkim uczuciem sprawiedliwości, jednak według raportów staje się bardzo violent, no, że przemoc i tak dalej, kiedy jest podekscytowany. Inne jest dla o Stanleyu Colemanie. Pokój S07. On miał numer 7 na tym, na jego ciele. Zwykle pasywny i tchórzliwy, także egoistyczny. Czasami pokazuje i działa w obsys. Czasami pokazuje no, akty obsesyjnego zauroczenia w pewnej kobiecie. To spowodowało incydenty, więc. Proszę uważać. Nic interesującego. Może. Żarcie, tylko żarcie, nie przechowywać leków. O. Zamknięte. Czy mi się zdaje, czy Heather przyteleportowała się trochę? Nieważne. O, chwila, tablica. A, nic się... Heather nie chce tego przeczytać. Tak to jest, kurde. Zamknięte. Chociaż może. Sprawdziłem wszystko, co mogę. Akurat. Więc idziemy. Gdzie jest ten cały... hotel? Już nie pamiętam. Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... Oh, but surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! Huh. What do you know anyway? A co ty wiesz? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Kicked you. Ja pierdzielę, Vincent to naprawdę sadysta. Czasami. The memory of his cruelty is forever burned into my mind.
Yes. Yes. And that's why we need God. Nie, ty potrzebujesz pomocy. Mojej buławy. Is nothing more than a child crying out for love. Vincent ma rację. You don't understand. None of you do. Dla mnie Klaudia to po prostu skrzywdzona Jaga, która próbuje w jakiś sposób znaleźć ukojenie. Właśnie swoje ukojenie znalazła w tych całych sektach Silent Hillowych, niestety. Dalej, ładuj się. No, dziękuję. A? Przestraszyłem się. Kurde, wiecie, co jest straszniejsze od survival horrorów? Kiedy PS2 wam laguje. Albo czerwony pierścień śmierci w Xboxie. Co się dzieje, kurde? Takie drobne przerwy są. Fuck me. Od czasu do czasu takie lagi. No nic. Jax in 106. Dobra. Idźmy tam od razu. Ponieważ boję się, że moje PS2 zaraz się pochoruje czy coś, co jest naprawdę dziwne, ponieważ nie jest wcale aż takie stare moje PS2. Ta, dobra, idę. To trochę potrwa, więc no, o czym by tu pogadać. Wiem, że już o tym mówiłem chyba w Personie 3, ale szykuję kolejny odcinek Miejskich Legend Gier. I do tego odcinka Miejskich Legend Gier muszę ograć pewną grę. Właściwie to dwie, ale już jedną z nich ograłem i muszę jeszcze drugą ograć. Mam nadzieję, że to pójdzie dość szybko. Ale ten, jako że teraz sesja moja egzaminacyjna się zbliża i takie tam kurde ceregiele, to nie jestem pewien, kiedy to się pokaże. Postaram się zrobić ten odcinek jak najszybciej, ale niestety nie mogę za bardzo powiedzieć, kiedy to się muszę przecież przez ten, o kurwa, przecież przez, nie, zaraz, przez Heaven's Night nie muszę iść. Jak tam mogę pójść? Kurde! Wiem jak. Muszę kółko zrobić, ja pierdzielę. No nic. Dawaj, Heather, biegnij. Moment. To w takim razie poeksplorujmy trochę, jeżeli mam szansę. Skoro mam szansę raczej. Czy to nie jest to? Przecież to jest to, chwila. Tak, to jest to, kurde! Ja to mam dziury w pamięci. 106. Które to jest 106? Ciężko mi powiedzieć przez tą mgłę. 101? Chyba już przeszedłem 106. Nie, stop. Kurde. Pójdę sobie górą. A nie, nie mogę, okej. Okay. 106! Nie jesteś Douglasem. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, no, just me. Nie kłam. Don't you want to know what the message is? No to mów. Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Nie sądzę, że to jego wiadomość. I wonder what he meant by that.
You don't understand? No. That's where Claudia is. Across the lake. On the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Lakeside. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far. But closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Może nie powinnaś wychodzić, tylko najpierw zapisać. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Nie jesteś kimś, komu bym zaufał, Vincent, szczerze powiem. Mimo tego, że lubię cię jako postać. O kurde. Heather, ja pierdzielę, nawet zapisać nie mogę. Więc tak, Nathan Avenue. Okej, dobra. Czy muszę przejść przez Historical Society? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale myślę, że coś tu będzie z tym. Chociaż nie. Heather, ale ty umiesz biec. Dobra, let's go. W sumie w porównaniu z tym, z Silent Hillem 2, to tutejsza mgła jest taka żółtawa. Może to jest spowodowane tym, że to jest ranek czy coś. Albo zachód słońca. Albo wschód słońca. Wydaje mi się, że to przez to. Albo może to dlatego, że Heather jest blondynką, ja tam nie wiem. James miał ciemne włosy. Znaczy on chyba też był blondynem, tylko że ciemnym. Ale hej. Fajnie by było, gdybym znalazł jakieś przedmioty po drodze. Właśnie dlatego pójdę do Silent Hill Historical Society. Może tam znajdę coś walającego się w śmieciach, czy coś, co nam się przyda. Śmieć dla jednych to skarb dla drugich, jak to się mówi. Czemu gra nagle się zatrzymała? A, okej, automatycznie żeśmy poszli. No, i wszystko układa się po raz kolejny w jedną całość. Cykl jest pełny, zaczęliśmy w parku rozrywki i tutaj kończymy praktycznie. No, prawie kończymy, ponieważ to jest przedostatnia lokacja tej gry. Pad mi wibruje. Nie podoba mi się to. Oh, hell. Tak, Heather, to jest to miejsce. Okej. Okay. Mam nadzieję, że znajdę dużo tutaj health drinów, bo mi się przydadzą. Ach, ta nostalgia! Tak. Okej, w takim razie no. Mam mapę? Nie mam mapy. Trzeba iść przed siebie. Będą mnie ścigać, jestem tego pewien. O. Wilku kurde mowa. O. Łapy precz! Nie tędy. Może muszę po prostu pójść tak jak w tym śnie. Chodziłem, nie muszę tam patrzeć na wszystko i... Okej. Robi rabity! Hurra! Moment. Wyjdę i zerknę jeszcze, czy czasem niczego nie przeoczyłem.
zamknięty zamek, raczej rozwalony zamek, nie otworzy się. Dobra, nieważne, pójdę najpierw do tego sklepu. Z pamiątkami! Dobra. Jestem pewien, że tutaj będą jakieś przedmioty przydatne. Moment. Myślałem, że to apteczka, to zabawki. Gdzie jesteście? Jesteś brzydki, wiesz o tym? Cicho! Ludzie tu śpią. Albo i nie. Nie no, na serio nie ma tu niczego? Tylko straszak. Idę stąd w takim razie. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. Musisz popracować nad twoim hitratio, Cvelu. O cholera. Nie. Miejmy nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. To by było okrutne, zostawiać przedmiot w takim miejscu. Z przeciwnikami. Chwila, nie tędy. Tata. Chyba już wiem, co się stanie. Siedź, spierdzielaj! No ale hej, lepsze to niż te skurwysyny w szpitalu, które cię wywalały co dwa kroki. Zamknięte. Tam coś w środku jest. No dobra. Miejmy nadzieję. Chociaż nie, myślę, że tym razem nic się nie stanie. Jeżeli pójdziemy torami. Mam kurde taką nadzieję. Kurwa! Gdzie ja zapisałem ostatnio? Continue. Błagam. W szpitalu? O Jezu Chryste. Dzięki Bogu! O Jezu! Ale dostałem... O kurwa. Dobra, jest. Jeszcze raz. W sumie to tutaj wytnę to. Tak więc... ZW!